10 przełomowych rzeczy, które możesz zrobić w bibliotece. Odkrycie magii czytania to jeden z najbardziej przełomowych momentów w życiu człowieka, a kiedy ten moment nadejdzie, biblioteka staje się niezastąpiona. Co jednak zrobić, jeśli po wielu, wielu latach wzrok nie jest już tak dobry jak dawniej? Odkrycie półki z audiobookami pozwoli Ci wrócić do czytania. Biblioteka jest też miejscem, w którym możesz postawić pierwsze kroki w wirtualnym świecie. Wystarczy zapisać się na kurs komputerowy, pierwszy e-mail, pierwsza rozmowa na Skype'ie, pierwszy zakup przez internet. To dopiero przełomowe momenty w życiu. Biblioteczne komputery przydadzą się zresztą w wielu innych ważnych chwilach. Możesz na nich zaprojektować zaproszenie na ślub, przygotować olśniewającą prezentację maturalną, założyć konto internetowe w banku i już nigdy więcej nie stać w kolejce, żeby opłacić rachunki, czy wyszukać oferty wymarzonej pracy. Bibliotekarka podpowie Ci, jak napisać CV i list motywacyjny, albo pomoże zeskanować potrzebne dokumenty. A jeśli w tej wymarzonej pracy niezbędna jest znajomość języka obcego, możesz zarezerwować stanowisko komputerowe i w spokoju i bezpłatnie uczyć się podstaw angielskiego, hiszpańskiego czy nawet chińskiego. No dobrze, odejdźmy na chwilę od komputerów, weź udział w spotkaniu z ekologiem. Dowiesz się, jak łatwo możesz oszczędzać wodę, prąd, gaz. To będzie przełom dla Twojego budżetu domowego. A jeśli masz sporo czasu, przejrzyj książki kucharskie i najpopularniejsze blogi kulinarne, a potem pójdź do domu i przetestuj wyszperane przepisy. W końcu uda Ci się upiec taką szarlotkę, jaką pamiętasz z dzieciństwa.